Cześć, dzień dobry w sobotę. Ja właśnie jadę do hotelu Marriott na konferencję Zaprojektuj swój biznes organizowaną przez Macieja Filipkowskiego. Do usłyszenia później. Jesteśmy już po kilku kolejnych prelekcjach. Naprawdę bardzo fajny event, bardzo merytoryczny, bardzo jakościowy i też widać, że zaproszeni prelegenci, jak i również tematyka prelekcji i paneli dyskusyjnych jest bardzo fajnie ze sobą skomponowana, tworzy taką pewną logiczną całość. Bardzo mi się podobała sesja Anny Wróbel z Allegro na temat budowania top teamu i tego, co jest istotne właśnie z perspektywy z jednej strony zatrudniania takich osób, a z drugiej strony również późniejszego ich utrzymania i rozwoju w firmie i tego, że na kolejnych etapach rozwoju organizacji ten top team nie zawsze musi składać się z tych samych osób. To jest niezwykle istotna informacja i przesłanie właśnie, o którym myślę, że wiele osób zapomina. Często traktują to bardzo personalnie, że jeżeli już raz zostali mianowani, nie wiem, jakiejś roli, nie wiem, jakiegoś CMO czy Chief Sales, czy jakkolwiek inaczej, to oznacza to, że oni już zawsze będą pełnili taką rolę, a może się okazać, że niekoniecznie tak jest. Już kiedyś o tym chyba też wspominałem, że też inaczej buduje się firmę na etapie 0 to 1, inaczej 1 to 100, inaczej jeszcze już powyżej tak naprawdę. Innych kompetencji potrzebujemy, kiedy budujemy pierwszą trakcję i sprzedaż na poziomie kilku milionów, a innych kompetencji potrzebujemy, jeżeli musimy tą sprzedaż zwielokrotnić i na przykład z 5 milionów zrobić 50 lub 500. To już często wykracza poza kompetencje na przykład foundera, jeżeli nie robił wcześniej takich działań i wtedy dużo lepszym rozwiązaniem jest jednak zatrudnienie kogoś dedykowanego, kto jest w stanie właśnie tego typu zadanie spełnić, czy jakby osiągnąć taki cel. Także to jest bardzo wartościowe przemyślenie. Też ciekawy był panel dyskusyjny Jak działać w kryzysie, w którym udział brało kilka ciekawych osób, między innymi Rafał Nachyna, który jest dyrektorem zarządzającym w grupie Pracuj. Naprawdę bardzo dużo ciekawych wniosków i spostrzeżeń. Myślę, że później podzielę się też kilkoma, natomiast teraz lecę jeszcze na lunch, no i na drugą część eventu. Już po konferencji, to był naprawdę dobrze spędzony czas, super dzień, super tematy, super informacje i całe mnóstwo wiedzy, takiej mega konkretnej, wartościowej wiedzy. To, co mnie osobiście najbardziej urzekło i trafiło, to dwa panele dyskusyjne dotyczące exitu. Jeden, w jaki sposób przygotować się do exitu, drugi, jak żyć po exicie. I muszę przyznać, że jest całe mnóstwo różnych rzeczy, o których wcześniej w ogóle nie myślałem. No, pewnie też w związku z tym, że nie mam exitu na koncie. Ale jednak, jak często rozmawia się z ludźmi, którzy sprzedali swoje firmy, no to przede wszystkim myśli się i ocenia się to wszystko z perspektywy kasy, z perspektywy jakby samej transakcji, tego, z czym się wiązało przygotowanie firmy, przygotowanie zarządu, struktur, zespołu pod to, żeby taka firma była sprzedawalna i żeby można było ją faktycznie skutecznie sprzedać, żeby founder też mógł dokonać tej sukcesji. Natomiast to, o czym się nie mówi, przynajmniej ja szczerze dzisiaj dopiero po raz pierwszy zacząłem o tym myśleć,
To są kwestie, które zostały poruszone podczas właśnie tego drugiego panelu dyskusyjnego. I na przykład Maciek Noga, jeden z cofounderów grupy Pracuj, mówił o tym, że miał cholernie duży problem z tym, żeby przygotować rodzinę i dzieci pod to życie po exicie, ponieważ on po takiej pierwszej sprzedaży części Pracuja, gdzie 15 lat temu zarobił ładnych kilka milionów, no miał problem taki, że po prostu dzieciaki w szkole jakby były w pewien sposób uszczypliwe, wnikały, próbowały tam dojść do tego, ile tata zarobił i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że tak naprawdę życie po exicie to nie jest tylko kwestia przytulenia fajnego przelewu, tylko to jest również całe mnóstwo takich działań dotyczących właśnie przygotowania rodziny, przygotowania najbliższych pod to, że nasza rzeczywistość się może zmienić. Oczywiście tak nie musi być, bo możemy dokonać transakcji prywatnie, co pewnie dotyczy większości podmiotów. Tutaj grupa Pracy jest spółką publiczną, dlatego też część tych informacji była upubliczniona. Natomiast w przypadku podmiotów prywatnych, no kwoty chociażby nie muszą być ujawniane i przeważnie nie są. Co nie zmienia faktu, że nadal, jak rozchodzi się informacja po rynku, że sprzedaliśmy firmę, no to może się okazać, że nagle całe mnóstwo ludzi zaczyna się tym interesować. Nagle się okazuje, że mamy całe mnóstwo nowych przyjaciół, którzy chcą, żeby pożyczyć im pieniądze, bo przecież nas na to stać, bo na pewno zarobiliśmy krocie. Okazuje się, że poza przygotowaniem siebie i rodziny tak naprawdę musimy nauczyć się i przygotować pod zarządzanie majątkiem i tak naprawdę nową sytuacją. Maciej tutaj mówił o tym, że aktualnie dla niego jako inwestora już jest to praca tak naprawdę na pół etatu mniej więcej, jeśli chodzi o zarządzanie całym swoim majątkiem, zarządzanie różnego rodzaju inwestycjami i tym, co robić, czego nie robić, gdzie ulokować środki, gdzie zainwestować i tak dalej. Także, kurczę, naprawdę całe mnóstwo różnych wartościowych insightów, o których, tak jak mówię, nigdy wcześniej nie myślałem. Teraz mam trochę takich rozkminek. Chyba taka najważniejsza też przesłanka, podsumowanie z całości to to, że niezwykle ważne jest, żeby jednak starać się dbać właśnie o tą sferę mentalną, o mindfulness, o to, żebyśmy byli poukładani, żebyśmy byli emocjonalni i również gotowi pod to, żeby sprzedać swoją firmę, przytulić dużo pieniędzy. Oczywiście, jeżeli uda się to tak rozegrać, natomiast tego Wam życzę, jak i sobie. Bo to są takie rzeczy, które potrafią faktycznie człowiekiem dość solidnie tąpnąć. Jeżeli nie są przygotowane, no to można się w różne tarapaty wmiksować właśnie poprzez to, że nagle dostaniemy za dużo pieniędzy i nie byliśmy na to gotowi. Także takie ciekawe przemyślenia. Ja na pewno teraz najbliższe kilka dni będę miał też trochę takich różnych działań do zrealizowania, żeby po prostu zastanowić się, jak pewne rzeczy chciałbym docelowo sobie gdzieś tam wpleść w swoją taką strategię rozwoju i tego, w jaki sposób, w jakim kierunku się gdzieś tam personalnie właśnie rozwijać. Także tak, ja teraz lecę na after, który mamy w Hard Rock Cafe. Mam nadzieję, że będzie też fajny networking. Poznałem już kilka ciekawych osób, już kilka ciekawych rozmów też się, że tak powiem, wykreowało w trakcie wcześniejszego networkingu w hotelu. Także tutaj myślę, że będzie jeszcze lepiej, w szczególności, że będziemy mieli możliwość też porozmawiania z prelegentami, ze speakerami i też dowiedzenia się w kuluarach właśnie o różnych jakichś anegdotkach, o których nie mogli mówić podczas konferencji z racji na to, że była nagrywana. Także tak, lecę, do usłyszenia jutro. Dzięki za Twój czas. Hej!